No powiem tak, Janek dzisiaj najlepszym zawodnikiem meczu, 43% skuteczności w meczu, ty bohaterem rzutów karnych, czyli co, mecz bramkarzy? Można tak powiedzieć, ale najważniejsze są punkty, bo już tabela nam trochę ucieka i bardzo się cieszę, że te kolejne punkty dopisaliśmy do swojego dorobku i to daje nadzieję na przyszłość, że będzie coraz lepiej. A sam przebieg spotkania, zwłaszcza w pierwszej połowie, mało bramek po obu stronach, drużyny nastawione chyba właśnie obronnie, no i za dużo chyba przestrzelonych tutaj tych sytuacji po waszej stronie, jakbyś ocenił samą te 60 minut spotkania? No to był taki typowy mecz walki, dużo dobrej obrony, no i niekoniecznie dobrego ataku. W końcu dużo nerwów, ale cieszę się, że przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą korzyść. No właśnie, po tych trzech z rzędu porażkach chyba też mentalnie ważne zwycięstwo? Bardzo ważne zwycięstwo. Mieliśmy ciężki terminarz na początku, teraz jedziemy do Płocka i potem już mamy, można powiedzieć, teoretycznie te gorsze drużyny w lidze. No i zobaczymy. Na pewno da nam to trochę pewności siebie i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Konrad, dużo emocji dzisiaj. Trudny mecz, mecz obrony, ale macie w końcu to przełamanie. Jak ty scharakteryzujesz to dzisiejsze spotkanie z Tarnowem? Tak jak powiedziałeś, był to mecz walki. Tarnów jest teraz na fali. Grają bardzo dobrze, bardzo agresywnie. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ja przede wszystkim nastawiliśmy się na walkę do 60 minuty, a niestety wyszło, czy niestety. Dla kibiców może niestety wyszło to do rzutów karnych. Na szczęście po cięższym okresie mamy to przełamanie i mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej i znowu w nas wszyscy uwierzą. Jak możesz podsumować to dzisiejsze spotkanie w Kaliszu z perspektywy Unii Tarnów? No na pewno dużo walki, dużo charakteru, ale niestety też sporo błędów. Tak jednym dosadnym zdaniem bym to podsumował. Zabieracie z Kalisza punkt, to dobrze, czy jednak liczyliście tutaj na pełną pulę? Oczywiście, że liczyliśmy na pełną pulę, zawsze liczymy i zawsze o to walczymy. No niestety nie udało się, ale jednak no, nie zwieszamy głów, jeden punkt to wciąż jeden punkt. W ogólnym rozrachunku pod koniec sezonu może się okazać bardzo istotnym punktem, także... Wasz zespół przeszedł lekką przebudowę przed tym sezonem. Jak oceniasz te pierwsze serie w waszym wykonaniu i ilość punktów w tabeli, którą teraz macie? Mecze, które odbyliśmy do tej pory, na pewno pokazują, że jesteśmy drużyną, która dużo walczy i musi dużo nadrabiać charakterem. I myślę, że jakby ktoś właśnie przejrzał wszystkie te mecze, to mógłby przede wszystkim wyciągnąć z tego. Ilość punktów. Nie powiem, że zaskakująca, aczkolwiek uważam, że początek sezonu mamy całkiem udany. Tak, już łącznie mamy 10 punktów, więc wiele zespołów w lidze, które gdzieś tam każdy się spodziewał, że zagrają o wiele lepiej, jednak są gdzieś tam na ten moment pod nami, więc jesteśmy zadowoleni. Jaka perspektywa przed wami w kilku kolejnych seriach? Tak jak do każdego innego meczu, naprawdę do każdego meczu przygotowujemy się tak samo chcemy te mecze wygrać, więc niezależnie kto będzie naszym przeciwnikiem, cel jest jeden. No tak, to bardzo ciężki mecz i mecz obrony. No, ciężkie spotkanie dla nas, ale no, na szczęście się udało wygrać w karnych i zawsze to mieć lepiej te dwa punkty niż zero. Pierwsza połowa, mało bramek po obu stronach, rzeczywiście skuteczność rzutowa, no chyba wiele do życzenia pozostawiała w tej pierwszej połowie. No tak, tak, za dużo przestrzeliliśmy sytuacji sam na sam z bramkarzem i musimy to wyeliminować, no ale taki był mecz dzisiaj, mecz obrony. Pewnie chciałoby się komplet punktów, ale mimo wszystko jest to przełamanie i też chyba ważne, że po tych trzech porażkach przyszło zwycięstwo. No tak, no u siebie trzeba wygrywać za 3 punkty, no z przebiegu meczu no mogliśmy mieć 3, tak naprawdę 0, no to cieszą te 2. Łukasz, grałeś 3 lata w Unii, to dla Ciebie był jakiś taki sentymentalny mecz, czy zostawiłeś wszystko poza boiskiem i po prostu walczyłeś o zwycięstwo? Nie, no to sentymenty zostały, jak to się mówi, w szatni, to grałem o zwycięstwo i dałem się wszystko.